Siemasz. Cześć wszystkim. Dzisiaj Wam pokażę komputer do obliczeń rozproszonych w chmurze. To jest komputer zwykły, jak widać. Mamy zwykły monitor ze odzysku, klawiaturę z chińskiego marketu, myszkę ze śmietnika, głośniki z giełdy. I odpalamy maszynę wojny. Karta graficzna to jest coś takiego. Wejdę w BIOS i Wam pokażę parę rzeczy. Ogólnie ten komputer był tylko stworzony do tego programu, który Wam pokażę. O, tak wygląda. Jest tu najpotężniejszy procesor, jaki był tylko wtedy dostępny. 8 GB RAM-u. Do tego, co potrzebuję, to wystarczy. Starczy tego. I tak osoby posiadające Windowsa zaraz szczerze się zesrają. A to jest normalne, nie wiem, co mu tam odwala. Bo mamy tutaj Linuxa. Linux Mint Cinnamon. Jest to bardzo fajny, intuicyjny system, który pozwala na wielozadaniowość w czasie rzeczywistym. A nie w Windowsie, że jedną zaczniesz, drugie się rozpierdala. I proszę bardzo. Mamy Linuxa. Od razu pokażę Wam program, którego używam. Boing Manager. Proszę bardzo. To jest właśnie ten program, którego ja używam. I ten komputer jest tylko do tego programu. I ogólnie chodzi o to, że karta graficzna, którą widzieliście na początku, służy tylko do tego. Do obliczeń rozproszonych. Właśnie przerabiam sobie jeden projekt. Radioactive Mapa Home. I on jest przetwarzany. Za chwilę to ruszy, bo ogólnie on teraz sprawdza procesor. Czy jest... Trudno się z ręki nagrywa. Widzicie, ruszyło. Teraz będzie sobie liczył. A pokażę Wam jeszcze coś fajnego. Nvidia. O. Widzicie? Jest sterownik do mojej karty graficznej, którą Wam pokazywałem na początku. Graphics Information. Proszę bardzo. Tam tu jest ogólnie, co, że wszystko wspiera. O, jest. Nvidia GeForce 9400 GT 16 rdzeni cuda. Dla kogoś to jest śmieszne. Karta wydana wiele lat temu. Pamięć 1 giga. Macie wszystkie dane. O, i to jest właśnie ta karta. Oddalę trochę. To jest właśnie ta karta graficzna. No i jej temperatura nie jest gigantyczna, bo jest tu dany najszybszy wentylator od Xboxa, który udało mi się zdobyć. I ogólnie to wszystko służy do tego programu. Jak widzieliście, komputer nie jest zbyt nowoczesny, ale do tego programu starczy. Pan Dawid na swoim kanale na YouTubie Wave PC pokazywał ostatnio Nvidia Tesla, akcelerator graficzny, który służy do obliczeń w centrach danych i tak dalej. I jak on powiedział, nie był w stanie wykorzystać pełnych możliwości. Tak jakby pan Dawid pomyślał i wpuścił ten akcelerator na ten program, żeby ten program go wykorzystywał, to by opierdolił ze 20 projektów w godzinę, gdzie mojemu komputerowi zrobienie jednego to zajmuje parę godzin ładnych.
A dokładnie, o, tyle mu zajmie. 2 dni i 30 minut. Więc... mi się coś ostrości nie chce złapać. Więc jeżeli chodzi o takie rzeczy, to ten komputer został zrobiony właśnie do tych celów, aby obliczać właśnie projekty. Oczywiście ktoś tam powie zaraz, ale prąd i tak dalej. Prąd na małe piwo, to jest małożerna jednostka, to tam ile on tam zużyje w ciągu miesiąca. Dosyć mało. Ja sobie z tego tytułu zbieram punkty po prostu. I tyle. Dziękuję za uwagę. Chciałem pokazać, że ja też posiadam flotę komputerów nie tylko do pracy i grania, ale też do innych naukowych celów.